Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt B. Projekt uchwały w sprawie inicjatywy zgodnej z zadaniem Proponujemy przeznaczyć 30 tysięcy na doposażenie ogródka Ewenowskiego, szczególnie w widzeniu sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Dochodzi punkt B, to jest bezpośrednia prośba dyrekcji, ale również przedstawicieli rodziców, do tego, aby dofinansować zajęcia, które mogli odbywać do tej pory raz w miesiącu uczestników, które się odbywały przez szkole, a przy dostępie co najmniej 1200 zł będą mogli odbywać co tydzień zajęcia terapeutyczne z zwierzętami dla dzieci niepełnosprawnych. Chodzi głównie o psy. To są specjalnie szkolne psy takie, które pozwalają na to, że jak dziecko na wycinanie powieści, to on nic nie zrobi. I to jest potrzebne szczególnie dla tych dzieci, które są trochę wycofane z małych kontaktu z ludźmi. I jest to dodane jedyne przy szkole nasze integracyjne pozycja dla dzieci niepełnosprawnych. Punkt drugi. Bardzo proszę o ciszę, bo może być potem niezrozumienie tego, co mówię, względem na to, że to nie uciszę. Punkt drugi to jest dostosowanie kamerzyków dla osób niepełnosprawnych w dwóch miejscach przy ulicy Siemaszki 41. Tu jest temat taki, że mają do nas pismo, zarówno wspólnoty, jak i pełnomocnika budżetu dla osób niepełnosprawnych, że mamy tam przypadek pani, która ma niedowład nóg, musi poruszać na wózku, ale też ma niedowład rąk, nie jest w stanie podciągnąć na krawężniku na wózku i dochodziło do sytuacji, w której pani stawała w sytuacji, w której przed 3 godziny stała na rozwoju, nie mogła przyjechać do budynku, no i dokładnie chodził i tym samym załatwiała potrzeby fizjologiczne, tak jak to się stało, bo nie miałem możliwości. My z panem Darkiem, praktyką, który jest radnym z tego okręgu, byliśmy tam u tej pani. To zostało przedstawione w listach inwestycją. To znaczy, że to jest oczywiście osoba zdecydowanie potrzebująca. I dlatego zdecydowaliśmy się poszerzyć, zaproponować poszerzenie tej listy rankingowej o ten punkt drugi. Pozostałe i trzeci i czwarty zostają bez zmian. Natomiast przy punktach od 2 do 4 nie ma kwot, ponieważ zwrócimy się pismem o oszacowanie kosztów, żebyśmy nie musieli wróżyć, ile to kosztuje, bo potem się okaże, że idzie za mało, idzie za dużo. Będziemy musieli raz poprawiać wyspawę, dwa jeszcze na środki przepadną, a tutaj tak nie jest. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Pan Tomek się chyba zgłaszał wcześniej, czy nie? Do życia? To pani Ela, pani Małgorzata, potem pan. To proszę państwa, w imieniu osób niepełnosprawnych, jako przewodnicząca Komisji Społecznej, chcę poinformować, że nie dostali Mikołaja w postaci uzdatnionego dla osób niepełnosprawnych, przejścia dla pieszych z powodu pomyłki z innymi. A mianowicie w innych będą tłumaczone fundusze na przykład z kasy właśnie tej, o której mówimy, na remont przejścia dla pieszych w pobliżu ośrodka dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych przy ulicy Wybickiego w ZWZ, Zakład Doskonalenia Zawodowego. Tam odbywają się szkolenia praktycznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych z całej Małopolski. No i osobiście niejednokrotnie muszę te osoby przeprowadzić przez podwójne przejście dla pieszych, bardzo niebezpieczne i niestety nierówne. I jeszcze dodatkowym utrudnieniem jest jakby wnęka, która powoduje, że zbierają się ogromne ilości wody. I pomimo prośby o remont właśnie tego przejścia, oznakowanego, uwaga, niewidomy, pani Iza Wójt zadecydowała, że takie uzdatnione przejście ma być w pobliżu urzędu skarbowego. Nie wiem, po co niewidomym dochodzenie do urzędu skarbowego, skoro oni wychodzą ze szkoły w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. Okazuje się, że pieniądze już na ten remont nie ma. Ja się cieszyłam, niewidomym powiedziałam, że będzie to wyremontowane już na Mikołaja. Niestety nie z powodu, nie wiem jak to nazwać. Proszę państwa, to jest kuriozum po prostu. I chciałam powiedzieć, że zanosi się na to
że w 2013 roku, skoro pieniądze w ten sposób są bez żadnej konsultacji komisji społecznej rozdzielone, jak widać, no to chyba nie mamy żadnej szansy. Panie Luczy, pragnę zauważyć, że ta lista powstała wcześniej, kiedy była konsultowana z komisją. Ale ja bym chciała wiedzieć, bardzo proszę, co zrobimy? Wycofać, proszę mi przerwać, wycofać akurat tą część zdania, bo jest nieprawdziwa. Lista była konsultowana z komisją w momencie, gdy była uchwalana uchwała ministra Cichowej. Ja nie przypominam sobie. No, ja na sobie, to może nawet sprawdzić. Daję głos w takiej kolejności do zgłoszenia. Nie wiem, czy będą następne. Pani Hermina. Nie. Pani Małgorzata, przepraszam bardzo. Tak a propos tylko tego, co mówiłaś. Pani Ela, to nie wiem, Państwo pewnie zauważyliście w miastach nawet mniejsze niż w Krakowie. Na wszystkich przejściach, takich szczególnie oczyszczanych przez niewidomych, są sygnalizacje świetne. Ja nie wiem, dlaczego u nas tego nie ma. A to tak na marginesie. Natomiast chciałam zapytać o ten remont schodów, na którym budynku 723. Czy to będzie generalnie remont schodów, bo one są bardzo w złym stanie. Czy tylko obok zrobiony dojazd dla niepełnosprawnych? Pisze dostosowanie. Dostosowanie. Czyli praca musi odbyć się na schodach. No nie, no właśnie chciałam zapytać. Przepraszam. Zatem szczegóły zostanie ustalone z inspektorem na miejscu. Natomiast zadanie niepełnosprawnych ma na celu de facto dostosowanie do niepełnosprawnych, czyli żeby to zrobić. Muszę wyremontować część starą oraz zrobić odpowiednie pochylenie na części istniejących schodów. Dobra, a ile to możliwe? No, byłabym zainteresowana, żeby jakoś brać w tym udział. Dziękuję. Jeśli chodzi o ten temat, który pani Ela jeszcze wywołała, to jeszcze oczywiście tego odniosę, ale na końcu wywołałem, że najpierw dyskutowali o uchwale, a potem o tym temacie remontowym, bo to jest temat priorytetu i to jest rzeczywiście temat bardzo wyborczy. Czy są jakieś inne głosy do tej uchwały? To zanim przegłosujemy, to jeszcze odniosę się do tego, co pani Ela powiedziała, znaczy faktycznie sytuacja wyglądała tak, że my przeznaczyliśmy środki tam 30 kilka tysięcy na remont, na dostosowanie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Wielickiego z Krowodelskich ZUP. Zadanie, które zostało zrealizowane na skrzyżowaniu Krowodelskich ZUP i Wielickiego. Problem polega na tym, że koszty, jakie były realizacji tego zadania, przewyższyły znacznie naszą propozycję, którą daliśmy w uchwale priorytetu. Wystarczyło środków mocnych dofinansowaniem z ZIT-u, czyli cały odbiór podejrzewam, jeżeli dobrze pamiętam, 12 tysięcy cała praca. 67 podobno, czyli ja. Musimy się później sprawdzić. W każdym razie tutaj, czy to było 67 czy 100 tysięcy, to i tak nie zmienia faktu, że my daliśmy tylko 30 kilka. Prawdą też jest to, że była wizja w terenie i przez przypadek ta wizja natknęła się na panią Elę, mówiąc wprost, jak przyszła do pracy. Pani Ela również była na tym spotkaniu. Mnie nie było, więc nie chcę ostatecznie mówić, jak tam sprawa wyglądała. Rzeczywiście bardziej przed poprzednim przejściem było przejście sobie bliżej kościoła Jadwigi, tak mi nie wyobrażało, a zostało wykonane to drugie przejście. Tak naprawdę decyzja jest niemądra, nieistotna i głupia. Ale nie jest to nadużycie samo w sobie, bo jest to remont na wskazanym przez nas skrzyżowaniu, dostosowanie na wskazanym przez nas skrzyżowaniu. Jak prace się zaczynały, to zarówno pani Ela, jak i ja pomyśleliśmy, że będą na obydwu przejściach dla pieszych, dlatego nigdy nie zainterweniował, bo ja tam wtedy jeżdżę do pracy, nie widziałem tą pracę, jak się zaczynała. Pani Ela też chodzi, też widziała. Okazało się, że środki, o którym nam mówiono, a nie dopracowano nigdy, że wystarczą tylko na jedno przejście, na skrzyżowaniu, które są trzy przejścia. No i finalnie mamy wyremontowane nie to przejście, o które nam priorytetowo chodziło. Niemniej na skrzyżowaniu pojawiło się przejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób niewidomych, ze względu na kostka, która ma wykup. Zrobione pięknie, tylko nie w tym miejscu, co potrzebne. Niepełnosprawni do skarbówki też chodzą. Ale to nie tą drogą.
Nie, nie, umówmy się, że już na tą możliwość, umówmy się, że dużo lepiej by było, gdyby to wcześniej stało gdzie indziej. Natomiast w momencie, gdy niepełnosprawni dowiedzą się, że jest tam przejście, to mają możliwość przejścia troszkę dalej przez tam, gdzie jest ta droga wjazdowa pod bloki, ona jest dużo bezpieczniejsza niż ulica Lubickiego i przejścia potem przejściem dla osób niepełnosprawnych, specjalnie stosowane. Wiadomo, że lepiej by było, gdyby nie musieli jeszcze iść tam te 10 metrów dalej. No ale tak na chwilę obecną są na sprawę. Przepraszam, za skargę. Pan to znaczy ja chciałem powiedzieć, że no, to co tutaj wszyscy wiedzą, no, przejście mogło być wykonane w pierwszej kolejności, to drugie. To zostało odwrotnie. Myślę, że w przyszłym roku to drugie zostanie wyremontowane, ale przy okazji tego niefortunnego wyremontowania przejścia został wyremontowany fragment chodnika od przystanku, w którym niewidomi się poruszają. Ten chodnik był kilka lat zdewastowany przez korzenie drzew. A nie to w innym miejscu. Ale to jest ścieżka, która dzięki interwencjom tutaj Komisji Infrastruktury z grzeczności z Gminą wyremontował. Po roku ze strachu. No i trzeba powiedzieć też dzięki stanowi też pana Mariusza Lumenka, bo on o tym mówił nam w kółko. Dokładnie. I naciski spowodowały, że zostało. Także tutaj trzeba myśleć, że w przyszłym roku to przejście drugie zostanie zrobione i trzeba dziękować za to, które zostało zrobione. Znaczy, ja myślę, świeże, że musicie państwo podziękować też radnym z naszego terenu, o tym powiem na końcu, ale przy każdym tematem to będzie. Swoją małą tego ruchę też założyliście, wnioskują do tego, żeby tam dana ulica się znalazła, ale ulica Wielickiego znalazła się w budżecie miasta do remontu. Uznanie 1 200 000. Przyznam szczerze tylko, mam dwie wersje co do tego, na ile o to wystarczy. Bo jedna wersja mówi, że wystarczy na jedną ulicę od Łopiewka do Bratysławskiej, a druga wersja mówi, że na całość. Ta na całość jest dla mnie niewiarygodna, przyznam szczerze, biorąc pod uwagę, ile kosztował remont Wielickiego tej części, którą my dokonywaliśmy. To ma robić ta sama firma, która robiła ten odcinek poprzedni. Nie wiadomo, wynika to ze względu na to, że umowa, którą ta firma ma z GIT-em, jest zawarta w taki sposób, że miała 2 lata utrzymania, a 3 rok jest opcjonalny. Czyli obydwie strony muszą wyrazić chęć do kontynuowania tej umowy. Czy tak się stanie, będziemy wiedzieli. Pan przewodniczący daje nadzieję, że przy okazji remontu takiej umowy, czy się tam wydarzy na tym przejściu? Tak, ale na jaką skalę to nie wiem. Znaczy na pewno będziemy mogli się postarać o to, żeby zamontować te fakty medialne, ale nie wiem, jak głęboko będziemy mogli zrobić. Czyli nie ma możliwości z tych funduszy przeznaczyć tych pieniędzy na remont tego przejścia jednego? Teoretycznie szanse takie są, ale po pierwsze, nie wiadomo, na ile by nam środków starczyło i znowu prawdopodobnie byłby problem z dopięciem tego zdjęcia. A po drugie, mimo że tak się stało na tym przejściu dla pieszych, to nie chciałem proponować żadnych głębszych zmian na tej liście, bo ona była skończona uzgodniona i to tak naprawdę jest temat do dyskusji. Ale na dzień dzisiejszy tak wygląda ta propozycja i jeśli nie ma innych głosów, to będę chciałbym przegłosować. Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku? Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 19 za 0, 1 przeciw, 0 wstrzymujących.